Cześć, witajcie. Mrozik jest dzisiaj, a ja idę karmić gąski, które są tam. Zobaczcie, gąski. Patrzę, czy się ubrałam w ogóle. Ja pierdzielę, takim chłodem poszło mi po spodniach, że myślałam, że nie zapięłam w ogóle spodni. Idę do gąsek. 2 kilo karmy niosę dla nich. Także widzicie, głodne są, tu stoją. One zaraz będą gęgać, bo się będą bały. Już mam śnieg w butach, ale idę, bo tu wydeptane jest, to ja im tu rzucę. Właśnie, karma jest, cały wór jest. No, chodźcie. Gdzie wam to rzucić? Chodźcie. Tu chyba jest bardziej uklepane, co? Ale tu kupów. Się wystraszyły. Polecieli. Się boją. No, zaraz będą. Tu im nasypałam. Mam nadzieję, że zaraz przyjdą. Na pewno przyjdą, bo są tak głodne, że one tu już gęgały od rana, patrzą się. Idę do następnych, do ich koleżanek. Jak miło byłoby tu sobie zasiąść, jakiś śmieszny stolik. Fajnie to wygląda, nie? Super. Siedzą, czekają. Zaraz zobaczymy, jak głodne. Na pewno głodne. Tu im zaraz wyrzucę, niech sobie jedzą. O, całkiem dużo ich tu jest. No, gąseczki. No, chodźcie jeść, chodź. O, idą. Chodźcie. Tu zaraz dostaniecie. Się boją samochodów. O, idą. No, chodźcie. Tu nasypane jest. Można jeść. Zaraz przyjdą. No, ale się cała obsypałam też. No to nic, zaraz spadnie. No, dawać, koledzy. Ten jedzie tu koparką i wystraszył mi. Teraz idę tam z powrotem, gdzie byłam wcześniej. Zobaczę, czy znalazły. Na pewno znajdą. Te będę z okna, w sumie wszystkie z okna będę widzieć, ale zobaczę, może im dołożę, bo w sumie dużo to im nie dałam. A może im jeszcze dołożę, bo one zaraz przyjdą. Nie, na razie poczekam. Poczekam, zobaczę, czy one po prostu zaskoczą, że to tam leży. Bo my to myślimy inaczej. Ptaki też myślą inaczej i wcale mogą mnie zaskoczyć, a wiadomo, nie będę wyrzucać tego. Także słuchajcie, jakbyście chcieli mnie wspomóc w zakupie karmy właśnie dla nich, to zrobiłam zbiórkę. Bo wiem, że bardzo lubicie komentować moje zbiórki. Jak to wstyd jest ogłaszać się, że robi się zbiórkę. Tak, wstyd. Wstyd niech będzie tym, którzy nie karmią, nie chcą, żeby właśnie inni wkładali pieniążki, żeby kupić karmę. Tym niech będzie wstyd. Ja idę do swoich właśnie zajęć wypadać, jak jedzą moje dziobeczki dziobkowskie. No, na razie jeszcze nie zaskoczyły. No, nie zaskoczyły. Widzicie, jak ptaki wolno myślą. One muszą się nauczyć, że tam jest żarcie. Masakra, nie? No, ale tak mają. Nic się z tym nie poradzi. Jak się nauczą, to pójdzie łatwiej. Piękna zima jest. Piękne niebo. A odnośnie nieba, to wam powiem, że... Taka ciekawostka, o, wichura, taka ciekawostka, że już mówię, pewnie chcielibyście mnie zobaczyć, więc taka ciekawostka, że niebo na północy Islandii ma trochę inny kolor,
I nie chodzi o jakiś czerwony, zielony czy coś, tylko błękit jest wyjątkowo czysty, bo tam jest dużo czyściej, jednak jakby nie było, powietrze jest czystsze. I wam powiem, tam jest tak przepiękny, niebieski, błękitny kolor, że takiego jak na Westfjordzie nie ma nigdzie. I Westfjord, czyli fiordy zachodnie, to jest taki pazur bardzo daleko, bardzo niedostępny, niedogodny, żeby tu do Reykjaviku na przykład przyjeżdżać. To jest kupę godzin jazdy. W tej chwili już i tak jest droga asfaltowa, więc jest całkiem spoko, jak to się mówi, żeby tam jechać. Jest całkiem spoko właśnie, żeby tam jechać. I parę lat temu, uwierzcie mi, nie było tak wesoło, jak jest dziś, ponieważ tam nie było asfaltu na tej całej praktycznie drodze. Później robili drogę, więc były remonty. Były potworne dziury ciągnące się przez dziesiątki, dziesiątki, naprawdę kilometrów. Kiedyś, żeby pokonać drogę z Ísafjörður do Reykjaviku, to nawet i 8-10 godzin się jechało, zależy o jakiej porze roku. Dzisiaj tą drogę pokonuje się w 5,5 może godziny. Także jest taka różnica, ale mimo wszystko ta część Islandii jest dość odcięta. Z tego względu, że żeby dojechać do Reykjaviku, trzeba pokonać 3 dosyć spore góry, na których może być śnieg, lód, zamieć. I po prostu czasami są drogi zamykane, więc jest coś takiego jak mapa, na bieżąco aktualizowana przez Vegagerdin. I to chyba jest po angielsku roads.turis.is. I właśnie tam można aktualnie sprawdzić, jak wyglądają wszystkie drogi na Islandii, które są zamknięte, które nie przyjeżdżają, na których jest śnieg albo coś jeszcze innego. I można też zobaczyć kamery, bardzo dużo kamer jest, które są na drogach. W Reykjaviku też są te kamery pozamieszczane, także wam powiem, jest to bardzo dobra rzecz. Kiedyś, dawno temu, kiedy tych kamer nie było, to dzwoniło się po prostu do nich i się pytało, czy ta droga jest przejezdna, albo tak, albo nie. Właśnie tutaj stoi taki autobus niebieski. Jest to autobus biblioteka, który przyjeżdża tutaj raz w tygodniu i można sobie tam wejść, są książki i wypożyczyć coś. Wiadomo, w takim autobusie nie ma dużo książek, więc to działa też internetowo, telefonicznie, można sobie zamówić książki. Ten autobus to przywozi właśnie akurat tutaj, albo po prostu przyjeżdża w takie miejsca, gdzie są właśnie ludzie, którzy nie mogą chodzić, albo inwalidzi, albo starsi, w takie właśnie to przyjeżdża. Bardzo fajna rzecz, pomyśleli, to im się udało. Ja przed chwilą odebrałam list, który mi przysłano z miejsca, które płaci dotacje do mieszkania i wiecie co? Ja jestem w głębokim szoku, ponieważ przysyłali mi dwukrotnie e-mail, że jest podwyżka, no to ja mówię, fajnie, to tam coś dostanę, nie? Dostałam tyle, że tak szczerze to wam powiem, że nie wiem, czy starczy mi na co by mi starczyło. Nie wiem właśnie, na co by mi starczyło. Kwota może 1000 koron podwyżyli. 1000 koron 30 zł, nie wiem, na dolary to może z 8 dolarów jest. Tak po prostu rząd Islandii naprawdę daje ciała i to od bardzo dawna, że to się nic nie zmienia, to ja nic z tego nie rozumiem po prostu. No ale na razie czekamy, wszyscy tam walczą z rządem i te umowy zbiorowe. Jeżeli chodzi o płace, również mają być. Ale ja już z tego co widzę, to oni zaczęli robić 4 progi podatkowe w tej chwili. Z 2 bodajże i chcą zrobić jeden próg podatkowy. Nie wiem, na czym on ma polegać, ale jeden ma być dla ludzi, którzy zarabiają mniej jak 500 tysięcy koron przed podatkiem. Także taki próg podatkowy oznacza, że po prostu wypłaty nie wzrosną za dużo, skoro oni tak chcą ten próg podatkowy obniżyć. I tak to jest, więc ja się cały czas zastanawiam i nie rozumiem, po co ludzie się tu pchają. Chyba że względu na klimat, na powietrze, na pogodę może. No ja nie rozumiem po prostu, bo tak naprawdę ja uważam, że są inne miejsca na ziemi, w których w tej chwili jest może i lepiej.
Na pewno tutaj jest spokojnie. Na pewno tutaj jest spokojnie. Ale pytacie się mnie, czy warto przyjeżdżać do pracy tutaj na Islandii i tak dalej. Ja odpowiadam, nie wiem. Każdy ma inną sytuację. Każdy jest kowalem swojego losu. Mieszkań nie ma, jest bardzo ciężko cokolwiek wynająć. Trzeba się nad tym głęboko zastanowić, zanim kupi się bilet. Nikt tutaj nie jest jakiś skory za bardzo do pomocy, bo przez internet powiedzą, przyjeżdżaj, jest dobrze, a się okaże na miejscu, że nie jest dobrze, bo nikt nam nie pomoże, bo też tak może być. Niestety nasz naród jest taki, że po prostu lubi hejtować, lubi dowalać, podkładać świnie. Po prostu naszą kulturą jest komuś uniemilić życie. I widzicie, po prostu ja wam to chcę powiedzieć, żebyście wiedzieli, że tak jest, a nie cukrować i pudrować, że jest super i rewelacyjnie na Islandii, że tutaj jest po prostu druga Ameryka. No, spotkałam właśnie pana, który ma mi zamontować wieszak w łazience, więc pogadaliśmy sobie. A tak jak ja mówiłam i wiecie co, jeszcze taka ciekawa rzecz jest, że ludzie często tutaj właśnie z Islandii się mnie czepiają, że ja się czepiam, że same negatywy widzę, że nic mi nie pasuje. Kochani, mi bardzo dużo rzeczy pasuje, tylko ja mówię jak jest, bo ja nie ściemniam. A jeżeli komuś pasuje, bo nie widzi, no to już jest jego problem. Drogę mi ładną zrobili. Mogę iść. Zobaczcie, jak kamerą miota. Ja nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Właśnie znalazłam chleb. Ktoś wyrzucił chleb. No, jak ten ptak ma zjeść taki zamarznięty chleb? No ja przepraszam bardzo, ale no, czy ten ptak całe to ma wrzucić do gardła? Czy one nie podziobią? To już zamarzło, jest twarde. Ja idę z tym do kafistofy, tam są noże, pokroję to i wyrzucę. A z wami się żegnam, bo ja myślę, że mnie za bardzo nie słychać. Ta kamera przymarza dźwięk w niej. To jest bardzo ciekawe. Kamera, która na zewnątrz powinna normalnie działać, w czasie mrozu jakby przymarza coś. I wiem, że czasami i obraz, i dźwięk jest trochę jakby dziwny. Dobra, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek. To byłoby na tyle, ja was pozdrawiam, trzymajcie się i nie subskrybujcie, tylko zobaczcie zbiórkę pod filmikiem i to byłoby na tyle, to cześć!